Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Wyposażenie zakładów przetwórstwa spożywczego. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Linia produkcyjna jest podstawą produkcji masowej. Ułatwia i przyspiesza powstanie bezpiecznego produktu gotowego poprzez systemy mechaniczne, maszyny i urządzenia, takie jak przenośniki, wirówki, krajalnice, pakowaczki. Połączone ze sobą w jedną linię, uzyskujemy w krótkim czasie gotowy produkt zapakowany, oznakowany i bezpieczny, gotowy do magazynowania lub wysyłki do sprzedaży. Linia produkcyjna to zespół stanowisk roboczych maszynowych, ręcznych lub mieszanych, połączonych według kolejności operacji procesu technologicznego. Na linii produkcyjnej w wyniku poszczególnych operacji uzyskuje się produkt główny o wiele szybciej niż w przypadku produkcji rzemieślniczej. Zapoznajmy się teraz z budową przykładowej linii produkcyjnej. Będzie to linia do produkcji kapusty kwaszonej. W skład linii do produkcji kapusty kwaszonej wchodzą następujące maszyny i urządzenia. Automatyczny wygławiacz głąbów kapusty to urządzenie, do którego kapusta trafia przed szatkowaniem. Po wykrojeniu głąbów kapusta trafia do szatkowania. Urządzenie to służy do krojenia kapusty na krajankę przeznaczoną do kwaszenia i na surówki. Kolejnym urządzeniem jest posypnik soli. Urządzenie to może być zamontowane na przynośniku odbierającym poszatkowaną kapustę z krajalnicy przed podaniem do silosu. Ostatnim urządzeniem linii do produkcji kapusty kwaszonej jest przenośnik odbierający, służący do odbioru krajanki spod leja wysypowego szatkownika. W przenośniku zastosowano taśmę nośną wykonaną z poliuretanu, posiadającą atest na kontakt z żywnością. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.